Halo, halo, raz, raz. Fryzurka czeknięta, pięknie zrobiona, wąsik przycięty. Czas się trochę załamać. Nie będę ukrywał, że miałem już przygotowaną całą mowę. Calusieńką, chodzimy teraz po mojej chawirce. Calusieńką mowę przygotowaną miałem. Mówię sobie, mistrzostwa się skończyły. Odetniemy się od tego, od Polaków. Nie będziemy robili podsumowania, bo to bez sensu. To już było, minęło. Prawie 2 tygodnie, 3 tygodnie po mistrzostwach, więc nie ma co o tym dalej mówić. Koniec tematu, nie ma mistrzostw, Polacy sobie nie poradzili. Ten czas minął, mieliśmy chwilkę przerwy, mogliśmy sobie odpocząć. Teraz czas na ekstraklasę. Mówię sobie, zaczęli grać nasi piłkarze w naszej rodzimej, pięknej, ale własnej lidze, więc o tym będziemy troszeczkę mogli sobie porozmawiać. No i tak podszedłem do tego na spokojnie, obejrzę sobie pierwszą kolejkę. Patrzyłem w przyszłość bardzo pozytywnie i optymistycznie. Wiadomo, Warszawa, Legia, to jest klub z mojej okolicy najbliższej, więc mówię o nich będziemy kręcić sobie materiały, o nich będziemy opowiadać. Zrobili mega transfery, myślę sobie, kurwa, Carlitos, Kante, dwie petardy z tamtego sezonu, najlepszy gracz Wisły Kraków i najlepszy gracz Wisły Płock, więc rywale ogołoceni. Król Strzelców, najlepszy gracz sezonu Carlitos w Legii Warszawa. To musi być petarda, mówię, rozpierdolą teraz wszystkich w tym sezonie. Mistrzostwo zdobędziemy na 10 kolejek przed końcem. No i wiadomo, najważniejsza sprawa, Liga Mistrzów, faza grupowa, mimo że w tym roku ma być trochę ciężej, to jest do osiągnięcia z takimi transferami, to będzie to. No plus wiadomo, talizman, Dejan Krafuric, asystent poprzedniego Romeo, kurwa, bez Julii, Jozaka. Który nie przegrał w tamtym sezonie, jak objął drużynę Legii, żadnego meczu, no to mówię, to się musi udać, nie ma innej opcji. No i kurwa, bum, pierwsza zadra w dupie, pierwsze strzała przebite, serce przebite strzałą, ale nie strzałą Amora, i dostajemy w dupę Zagłębiem Lublin. Mówię, dobra, falstart, jeszcze się nie zdążyli zgrać, nie było Pazdanatora, czyli mega petardy na obronie, nie było Artura Jędzy Jędrzejczyka, czyli największego kurwa zarobasa ekstraklasy z gigantycznym kontraktem, którego chcieli się pozbyć. Mówię, spokojnie, obrona może nie przygrywała tak jak trzeba, trzeba dać im chwilę czasu. Pierwszą rundę eliminacji wymęczyli, Ligi Mistrzów wymęczyli, no ale przeszli dalej, więc nie przejmujemy się tym, będzie okej. Zaraz drugi meczek, trafiliśmy na Bobów, na jakiś tam kurwa kartoflaków ze Słowacji, chyba Spartak Trnawa. Mówię, spokojnie, mecz u siebie pierwszy, szybkie 4-0 i pakujemy się do domu przed rewanżem, wystawimy sobie rezerwy, będzie ok. Patrzę składzik, no mówię, dobra, Pazdanatora nie ma dalej, mówię, zmęczony trochę po mistrzostwach, ale kurwa, po czym? Przecież zagrali 3 mecze ostatni 3 tygodnie czy miesiąc temu, w tamtym sezonie mógł spokojnie, znaczy 2 lata temu przed Euro, po Euro mógł zagrać, teraz nie może. No dobra, mówię, kurwa, trochę zmęczony, starszy, może gorsza regeneracja. Jędzyn dalej próbują się pozbyć, więc go nie chcą oddać. Może do jakiegoś innego zespołu z Ligi Mistrzów, może kurwa Monaco, może Juventus. Do pakietu z Cristiano Ronaldo pójdzie Jędza, może też go oszczędzają. Dobra, rozumiem, dadzą radę, to przecież Czereśniaki ze Słowacji. Niby mistrz, ale chuj z takim mistrzem. Ale będzie dobrze. No i co widzę? Siadam sobie przed telewizorem, 21 godzina. Minuta, dwie, pięć, kurwa, nie ma żadnej dobrej akcji. No ale już taki pierwszy syndrom, taki sygnał był na początku. Mówię, patrzę, kurwa, na ten skład. Mówię, coś mi to przypomina. Legia mistrzostwo w tamtym sezonie zdobyła, grając czwórką z tyłu. Mówię, kurwa, reprezentacja Polski, no niby też na tym Euro czwórką z tyłu dobrze sobie radzili. Ale patrzę, kurwa, Legia wychodzi trójką z tyłu. Mówię, kurwa, nowy nawałka, chyba nam się szykuje tutaj Dejan Krafuric. Wymyślił trochę taktycznie, mówię, taki drugi Antonio Conte, czy kurwa, o co chodzi? No i patrzę, wychodzą trójką z tyłu, dwóch wahadłowych, mówię, kurwa, reprezentacja Polski, jak nic, chcę przechytrzyć trenera Spartaka Trnawa, Dejan Krafuric, i wychodzi 3-2, kurwa, jakimś takim dziwnym ustawieniem, mówię, kurwa, coś jest nie tak, to już mi zaczęło coś tak świadczyć o tym, że to kurwa chyba dobrze nie pójdzie. No i co? No i 0-2 w dupę. W całym meczu faktem, że druga bramka, ten taki napastnik Spartaka, były zawodnik ekstraklasy, tak pierdolą sobie z Lewusa, ładnie tutaj pyk, pasóweczka, przelobowo Malarza. Mówię, dobra, ta bramka, no to musiała wpaść, no bo Malarz trochę się zapędził. Ale kurwa, z tego meczu wynikało, że ta Legia chyba nie odrobi. Wydaje mi się, że nie odrobi.
granie trójką z tyłu i takie przechytrzenie to jest klasyko. To jest klasyko pod Nawałkę. Nawałka tak chciał wszystkich kurwa przechytrzyć i przechytrzył w końcu sam siebie. Polacy nie wiedzieli, jak mają grać w tym ustawieniu i tutaj się sprawdza, że rzeczywiście Ekstraklasa też chyba to nie jest takie dobre miejsce. Raczej trzeba by to trenować dłużej niż tylko przez miesiąc czasu. Może dlatego nie było Pazdana Jędrzejczyka, bo oni jeszcze nie byli jakby w treningu, więc nie rozumieli tej taktyki, ale okazało się, że kurwa nikt jej nie rozumie, więc może ten cały Krafulic zaczął ją tłumaczyć po chorwacku, po serbsku, po kurwa po ichniemu. Chociaż z drugiej strony Radović jak wszedł na boisko, to nie za bardzo rozumiał i też na konferencji prasowej legenda Legii, chociaż legenda trzeba przypomnieć, która zaraz przed najważniejszym meczem z Ajaxem Amsterdam kilka sezonów temu postanowiła spierdolić za hajsem do Chin, ale dobra, jakby nie czekam się, hajs jest hajs, nie będzie wiecznie grał, więc nawet legenda Legii zjebała się o to, że ta taktyka chyba jest wybierana przez Krafulicia i może nie wszystkim pasować. To jest po prostu takie, patrzymy dalej i widzimy reprezentację Polski i Macieja Rebusa, który też mówił o tym, że nie wie co ma robić na boisku, więc Legia Warszawa, totalna klapa, może to jest już jakiś pomysł, może Mioduski powiedział do Krafulicia, wiesz co Dan, wydaje mi się, że kurwa chyba ci nie pójdzie w tej Legii, więc powoli przestawię już drużynę na taktykę Nawałki, no bo Nawałka jakby nie patrzeć, wolny trener, myślę, że jeszcze najdłużej 3 miesiące wolny trener i zaraz będzie trenerem Legii, więc może Mioduski powiedział, wiesz co Dan, kurwa ty tam sobie odkładaj pieniążki już, bo zaraz możesz nie mieć pracy, ale już możesz przygotowywać drużynę pod Adasia, bo Adaś przyjdzie i swoją koncepcję, która nie poszła trochę w reprezentacji, będzie wdrażał w Legii Warszawa. Mam nadzieję, że w Legii Warszawa, która jednak tego Spartaka jakoś kurwa tam psim swędem, może jakąś bramką życia, muszą wygrać 3-0, 3-1, 4-2, bo bramki na wyjeździe będą się liczyły, to jest mecz na wyjeździe, więc jakby kibiców nie będą mieli za sobą swoich ultrasów Legii prosto z żylety, ale umówmy się, że Spartak Trnawa ma pewnie kurwa stadion na 5000 osób, więc za dużo tych kibiców tam nie wejdzie. W każdym razie Legia kompletna klapa, nic im się nie układało, grali bardzo słabo. Carlitos widać, że on ma tą kiwkę, ma przyjęcie piłki, jest taktycznie, technicznie oczywiście dobrze ustawiony, więc on na pewno będzie pożytek. Kante, no to kurwa Murzyn, więc szybki. Do tego N'Golo Kante z Chelsea, to jednak mu brakuje na tyle, co mi do Cristiano Ronaldo, więc raczej w chuj. Ale myślę, że na Ligę Polską powinien wystarczyć, na Spartaka też raczej, więc Dean, pamiętaj, przestawiamy się na 4, kurwa, 4-2, 4, nie wiem, 2-3-1, jakąś taką taktykę, lepiej dwóch Kante z Carlitosem w ataku, bo oni się spisują, wchodzimy taką taktyką na Spartaka, wjeżdżamy na nich mocno i będzie dobrze, zaraz będzie kolejka Ekstraklasy druga, mam nadzieję, że Legia już będzie troszeczkę poprzestawiana i będzie grała tak jak trzeba. Więc trzymamy kciuki wszyscy za Legionistów. Resztę drużyn to tam można tylko wspomnieć, że mieliśmy zwycięstwo, remis i porażkę, więc cały przekrój. Tak naprawdę drużyna, o której można było się spodziewać, że przejebie, czyli Jagiellonia, bo jednak grała z drużyną portugalską, Riawę, to ona akurat kurwa wygrała. No ale u nas tak jest, że wszystko jest nie tak, jak być powinno. Taki mamy kraj, taki mamy system. No i tyle w tym temacie. Legionia, trzymam kciuki, ale... Nawałka, widzę cię za maksymalnie 3 miesiące, będziemy wspominać ten film na pewno. Pozdro.